Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii The Long Dark serii. Serii znowu. Nieszczęsny. Wersja 2.0. W poprzednim odcinku ciągnęliśmy motyw tajemniczego jeziora, bo nas tu bardzo przyjemnie powitali licznymi zapałkami i itemkami. Kto mnie tu spamuje? Ale czas się zabierać, bo czeka nas jeszcze przełęcz. Sporo lutowania na przybrzeżnej, no i będziemy musieli ogarnąć motyw jakichś narzędzi, znalezienia kikutów i czekania na to, by się ususzyły te kikuty. Nie wiem, czy damy radę tyle wytrwać na przylądku pustki, ale będziemy musieli sobie znaleźć coś do roboty. Nie wiem, czy nie będziemy jakoś mocno cisnąć po darach morza. Zobaczymy, jak to działa na tym poziomie. No i tak to musi być. Dobra, zbieramy się i czas ruszać. Złamujemy kilka gorszych. Czy ja znowu dźwięku nie mam? Zobaczmy, co tu jest grane. No, coś to wariuje, słuchajcie. Czemu tak? O! Dziwna sprawa. Coś tam wieje za oknem, to mnie martwi. Może być nieprzyjemny wypad. Musimy dotrzeć do jaskini, zebrać jakieś patyki i zacząć myśleć o drinusiach i termosie. A ten pierwszy etap niestety będzie nieprzyjemny. Jaka pogoda. Czy są warunki, ciśniemy. I wyszczeliliśmy jak szaleni. Ścinamy zakręty. A, myślałem, że się uda dobiec do tranzycyjnej, ale chyba idzie coś, kurczę. Niedobrego. Nie było napisu zmień region, więc musieliśmy chyba ściąć niewidzialną ścianę, gdzie jest hitbox do striggerowania tego napisu. Czy tutaj czasem nie leżał pojedynczy węgiel? Nie wiem, nie pamiętam. Tak mi się wydaje, że leżą. No i patrzcie, wszędzie kikuty rosną i nie ma czym ich machnąć. O, 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 o. Jeszcze jeden by się przydał. Rozglądamy się, żeby parami je znajdować. Jest, jeszcze nie chcę tu za dużo czasu stracić, bo wyszczeliliśmy całkiem dynamicznie. I właśnie teraz tracimy to. Wszystko pięknie, cośmy nabili. O kurczę, sarna. Czemu ty w moim kierunku uciekasz? Co się spłoszyło? Wilki wprowadzili tutaj? Dziwna sprawa, może się i tak wylosowało po prostu uciekanie w tą stronę. Pięknie, trzy zestawy znaleźliśmy. Całkiem nieźle. Ciekawe, czy tego tutaj jest więcej niż na intruzie. Czy są jakieś takie bugi, że możliwe, że coś jest na rzeczy. Słuchajcie, cztery zestawy. Pojedynczy węgiel. Jednak. Liczne łanie. Dawać szybko jaskinie i będzie wszystko, co do szczęścia potrzebne. Zajączki są, kurczę, jakby tutaj napalił porządnie. Jakbyśmy musieli tu utknąć, to byłoby co robić. Jeszcze jeden komplet? Nie? Szkoda. Gdzie ta jaskinia się podziała? Ja ją chyba przeszczeliłem, słuchajcie. Dobry jestem. W takim wypadku trudno, przyciśniemy go, pójdziemy już do drugiej. Będziemy się martwić, będziemy pokrywać bardziej odzyskiwanie zdrowie
Na przybrzeżnej, okej. Skubana, myślałem, że przejdzie po tym. No, trudno, Mackenzie, oberwiesz trochę. Pióra trzeba zacząć zbierać. Też temat trochę olany został. Nie skończyło się na tym, że będziemy chodzić, nie wiem, z trzema strzałami na krzyż. I lecimy. Chyba nawet nie ma tego kontenera. Proszę bardzo. His soul is at peace. Jego trud ukończony. Dobra. Starczy tego ciśnięcia go. Ba. Chodź to. Zjemy. Spalimy. Lina. Do zejścia na dół. Zastanawiam się, czy bym nie zszedł po flary na dół, jeżeli są do florowca. Patrzcie, zimno jak diabli. Nic tu nie ugramy. Tak setka wygląda? Tak inaczej wygląda chyba niż te wyciągane. Trzeba będzie sprawdzić. 60? A, bo książka. Książka, której już nie mamy, słuchajcie, nawiasem. No to teraz będziemy tracić czas. Też olaliśmy temat. Ale fuks. Looks like it worked. Tak jest. Zobaczymy, czy najpierw się ugramy z tego. Czyli tak, ona wygląda tak. A może mi się wydaje. A, wydaje mi się. Jest na plusie, ale mizernie na plusie, więc pójdzie węgiel, bo nie lubimy tracić czasu. A jeszcze się zajrzy do jaskini tranzycyjnej, do... Nawet nie wiem, czy jest sens zaglądać do tranzycyjnej, do Wesołej Doliny, czy już się zbierze węgiel. Chyba się zbierze węgiel po prostu w DP, w tym przylądku pustki. Jeszcze jest jakby co druga kopalnia. Tam można się dowęglić konkretnie. I nawet nie tyle dowęglić, co się zbierze na... Na kucie. Dobra, co nam zostało? Ziemniaka walne, bo ja bym się tu zatrzymał. Zajączka bym pacnął. Skoro już jest tak blisko. Tylko się dogrzejemy troszeczkę i... 31, to wytworzymy coś sobie, żeby się czas nie marnował. I jeszcze raz. Dobra, nie tracimy kondycji tu, stopienie, lecimy. Dawaj tego zająca. Jeden. Gdzie on jest? Będzie szybko działać. Mijaliśmy go gdzieś tu. Chodź. Gdzie jest celownik? Coś się dziwnie późno pojawia. Dobra. No i proszę bardzo. Już jest coś do roboty i do jedzenia. I nie kosztowało nas to za specjalnie nic zdrowia. A tutaj już domowe ciepełko czeka. No i te ziemniaki, to kurczę, strata czasu jest. Ile? 30 minut. Zrobi się.
No, trzeba te narzędzia porobić, bo to jest po prostu strata czasu i limitowane opcje bardzo są. Zjedz to. Zakrwawionymi rękoma, co by nie. Zbierz wodę, jak tam rezerwy. No, walniemy jeszcze jedno. A. Ty to tak sobie zrobiłeś. A pytanie. Nie wiem, czy to nie będzie za dużo. No, będzie, kurczę, chrzanienie się z tym. Nie wiem, czy to ma sens. Jeżeli ja mam przeżyć, powiedzmy, 100 dni, to ja to ugram zapałkami i węglem, i grzaniem się. I balansowaniem klaustrofobii jakoś. Nie gramy długoterminowo. Co to jest 100 dni? Jeżeli będziemy tak znajdować zapałki, jak znajdujemy, jeszcze by doszła lupa, to ciuchy nie są tak ważne. Będziemy sobie jakoś skakać od miejsca do miejsca, chociaż kurczę, jak zaczną się choroby. Co wtedy? Dobra, wyjrzyjmy tu jeszcze szybko. Jest okno, żeby iść. Trzeba napoje będzie porobić i ruszać. Nie wierzę w ogóle, że pogoda jest taka hojna dla nas. Mieliśmy bardzo dużo szczęścia tak na razie. Chodź tu. W którą stronę pobiegł? Jeszcze jeden. Chciwość. O kurczę, tak go trafić, to ja nie wiem. Jak tam ciepło? Połowa rezerw jeszcze jest. W którą stronę idziesz, dziadu? Oj. O kurczę, jak zeszło. Nawet nie wiem, jak do tego doszło. Za blisko było zdecydowanie. No kolego, wracaj. Nie wiem, czy to tak zadziała. Dobra, spłoszmy go. Nie? Ojejku, dobra. Tyle z pozytywnej pasy. Czas się schować do dziupli. Ze wstydem. I trudno. Okej. Tak czy siak nie jest źle. Pałki się zbierze z strumykiem schodząc w dół. Przetrzeszemy wybrzeże. Zobaczymy, czy coś dary morza tutaj nam dadzą. I tyle w temacie. Gotuj to. Zabieraj. I robimy tak. Tu została godzina 30 coś. Zrobimy tak. Pasywne leczenie sobie szczelimy w trasie. Lepiej chyba na sen, ale na jedno wychodzi tak naprawdę. Bo to się nie skaluje z ilością godzin snu jak zielona. Tylko to jest po prostu per hour. Więc bez znaczenia, czy idziemy ze wszystkimi białymi statami, sobie powolutku wbijamy te procenciki, czy śpimy. Równie dobrze mogę pasywnie odzyskać i wrzucić to do termosu i powinienem nawet być w stanie walnąć jeszcze jedną. Dobra. Jeszcze jedną? Jak to było? Zrobimy sobie zieloną pasywnie, żeby była zawsze jakaś też. To zróbmy zieloną. Ile tu mamy? 44 do spalenia. No to dolejemy. Tak jest. Tu przyspieszymy.
To sobie już będzie w inwentarzu leżeć. Jak tam poziomy 26-29, jesteśmy słabi, kawa wypita, więc już możemy pomarzyć. Cienizna. Wezmę. O, zdecydowanie wezmę. I ostatki. Lecimy. Klik, klik, klik. Tu, tam, siam. Pięknie. Ogrzani? Chyba nawet się warunki polepszyły pogodowe. O kurczę, ale jasno. Minus 40. Nic się nie polepszyło. Minus 40 na przełęczy, proszę państwa, szaleństwo. Gliczujemy się? Gdzie to było? No, już wspominaliśmy. A nie, jeszcze nie. Podzielilibyśmy co się tu stanęło? Zdecyduj się, gierko. Nie ciśniemy go już. Ciekawe, co by tu ugrał. To w ogóle jakoś inaczej wygląda. Było tu kiedyś to? Się tutaj tak w ogóle dało. Korci, ale na pewno są miny przeciwpiechotne. Nie. Jak on to... Kurczę, miał być termos. No dobra. W ogóle, że ja to mam w inwentarzu? No to żeśmy sobie odzyskali zdrowie. Nie zamierzałem tego zrobić, drodzy widzowie. Straciłem też pochodnię. Czy ją podniosłem? Mam chyba. Ale już skoro się tym diabłem, no to lecimy. Pochodnia bo właśnie zgasła. Tak, to zaplanowane było. Kurczę, tutaj mam biec po tym? Spokój się. Przebiegnę przez to? Nie, to byłoby już szaleństwo. I lecimy dalej. Ale go zaraz szczeli zmęczenie. Miał być termos? A propos termosu. Grzej się, nie trać mi tego zdrowia. O, już nie pobiegniemy. Jeszcze węgiel jakiś tutaj dali. No i to teraz będzie bardzo bolesne. Bo to, co nadrobiliśmy, teraz szlak wszystko trafi przez to ślimaczenie się. Patrzę, czy jest bedroll. W takim wypadku najkrótsza ścieżka do jakiegoś domku. Chyba tu w dół mamy. Ja będę szedł tym tempem tutaj górą, to stracę to wszystko, co zrobiliśmy. Taka fajna wpadka musiała być. Kurczę, ile bym dał teraz za kawę. Dobra, Mackenzie. Lecisz. Tylko się nie połam. Było dużo szczęścia. Musi być teraz trochę nieszczęścia. Kurczę, w tym tempie to będzie fatalnie. Aż ta łazęga teraz nawet w dół nie będzie chciała iść. No niestety chyba się jeszcze tutaj troszkę pobawimy w te rzeczy też.
Ale taki był plan. Kurczę, nie zamierzałem się dźgnąć wstrzykiwaczem. Zaraz będziemy się za kamieniem kłaść spać, bo ja chyba nie będę tak chodził w tym tempie. Fatalnie. Jezus, jak on idzie powoli, to jest... To jest ostatnia rzecz, jakiej tej grze potrzeba, to jest spowalnianie postaci. Dobra, skąd mamy wiatr? Z lewej. Kurczę, tu się kłaść spać, tu niedźwiedź chodzi. Muszę go rozgrzać, bo kurczę. Wszystko, co żeśmy odzyskali, szlak trafić. Chociaż w tych warunkach, jakbym teraz poszedł spać pod wieczór, to do jutro się odkujemy w pełni. Dobra, szukamy jakiegoś spotu. Chyba, że tu była chatka. To tu było? Tak. Słyszę ten... Dźwięki nam mówią, że jest cywilizacja. Idziemy do domku. Szybko, bierz to. Jeszcze ciebie bym zjadł. A, tak się ogrzejemy, to tu przyjdziemy. Kurczę, skosy, boję się tych skosów. Jest muzyka. Znaczy, że jest cywilizacja. No, oczywiście. Jest? Jest cywilizacja, kurczę. 4 godziny spania. Odrobimy skręcenie, nagrzejemy się, wyjdziemy po zające i chyba tutaj zahaczymy dziś. O, dotarliśmy. Nawet dobry rezultat. Myślałem, że krakersy czekają. No to nic. Dobra, nie chcę tracić zdrowia, idziemy od razu spać. Co my tu mamy do wyleczenia? 2 godziny. Aha, no to 2 godziny spania. Staty? Dobrze są. Fajnie było w realu w 2 godziny wkręcony nadgarstek naprawić. To by było coś, co nie? Nie wiem, czy nie iść dalej w takim wypadku. No i całkiem dobrze się trzymamy. Patrzcie, mam pasek zdrowia. Łatwy ten tryb. Tak, złomy. Co tu z klatkami się działo przez chwilę? Teraz tak. Zajączek. Zostajemy, palimy za chatą. Operujemy tutaj do jutra, bo już jest zachód. Czy idziemy dalej? W zasadzie nie spieszy nam się mega. Bo mamy się tutaj skupić na dobrach tego regionu. I lutowaniu. A ból jeszcze jest? A, to kumulatywnie było 4 godziny obie. Jeszcze regeneracja leci. Dobra. Kurczę, nie wiem. Może zróbmy tak. Nie mam nawet czym rzucić tego zajączka. Jeżeli trafię zajączka, to znaczy, że musimy tu zostać. To będzie znak od bogów zajączkowych, czy coś. Nie, nie, a zmęczony jest, to nie wiem. Może faktycznie będziemy dziś tylko tutaj działać. Mamy co robić, mamy do wytworzenia jakieś grzyby na pewno, żeśmy zbierali. Mogę stracić 20% zdrowia jeszcze spokojnie i nie będzie szału. Się odkuje do rana. Zielona herbata czeka. Nawet nie wiem, czy będzie potrzeba. Czy te zajączki jeszcze są, czy już sobie poszły? No właśnie. Z tą rozmazaną wizją to też będzie mi się fajnie polować. Powiem wam, że póki jest w głowie jakiś plan, to jest jaki intrus.
Czy na razie jest jak intro, zobaczymy co będzie, gdy go poszczela w krzyżach i inne choroby się pozapalają. I reszta się chyba jutro zbierze. Mackenzie, nie gadaj tyle, bo tu niedźwiedź grasuje i chciałbym go usłyszeć. Nie ma, zajączki chyba się obraziły i poszły gdzie indziej. Nie wiem, jak z opałem stoimy, czy będziemy się bawić w palenie za chatą? To jest pytanie, czy ja tu wyjdę znowu, czy się połamię. Robią, kurczę, domek, który jest tutaj ewidentnie osiągalny z buta i człowiek się tu łamie po drodze. Co to ma za sens? Że jest jakieś łagodniejsze podejście, o którym nie wiem. Ej, a ewidentnie nudzę się teraz. Chyba na pale gdzieś. Ile mamy do zbicia? 30. 7. Z 2 węgle by poszły. Zajrzałbym potem przy cieciówce tam do góry, do tranzycyjnej mimo wszystko i odrobił te węgle, bo te węgle cholernie pomagają. Tu bym się zbunkrował pod skałą, tylko chyba idzie zło. Rady boskie, myślałem, że Kuguar idzie albo coś. Tak? Bunkrujemy się tu? Zobaczymy, ile tu przetrwamy. Jeżeli nam tu gra pozwoli napalić, oczywiście, bo Hinterlands jest znane z tego, że... No tak, oczywiście. Limit. ...60% szans. Nie było książek tam? Ja nie wierzę, że my ciągle rozpalamy ognie z tymi statami i ani razu nie było niepowodzenia od dłuższego czasu, nie wiem czy zauważyliście. Normalnie jakbyśmy oszukiwali. Nie wiem ile to tu wytrzyma. Muszę Better Placing moda zainstalować, bo to jest po prostu wkurzające, że mi mówią gdzie mogę postawić, a gdzie nie. Co ja bym tu porobił? Kurczę, jedzenia mało, zajączki sobie poszły. Będziemy pałkować zaraz. Możemy poczytać, możemy porobić wody. I to w zasadzie wszystko, coś wytworzyć. Gorące napoje do termosu to jest bardziej na rano operacja, chyba żebyśmy szli nocą. Nie ma ewidentnie za bardzo co ze sobą zrobić. Zielona jest. Możemy spróbować tu zaryzykować. Szkoda, że nie wziąłem patelni też. Muszę zrobić porównanie, co daje garnek, co daje patelnia, bo obu nie będę nosił. A G jak gotowanko. Garnek daje nam owsiankę. Bulion. Padrwy, trzeba ptaki zacząć mordować. Dużo wody. I da nam to 750 kalorii. Ale bulion też jest składnikiem czegoś innego. Czyli garnek na potrawki, patelnia na takie improwizowane bardziej rzeczy. Jak to, nie wzięliśmy tych olejów ze sobą? Chciałem upuścić w kempingu. No cóż, na pewno się znajdzie w tej. Tutaj na przybrzeżnej autostradzie będzie pełno tego. Pałek można zacząć przeżerać, jest 2,5 kilo pałek. Szaleństwo. No dobra, spróbujmy sobie coś czytnąć. Kurczę, nie zdążymy, on się zmęczy. Godzina spania? Chcemy tu spać? Pytanie, czy nawet nam gra pozwoli tutaj spać.
Oczywiście, że nie. Kurde, poszedłbym tu spać. Wodę szlak trafi. Będą kible. Chociaż ten litr to bym zrobił, powiem wam. Trzydzieści minut. Dobra, godzina 7. Ryzykujemy? Nie, idziemy do chaty chyba. Kurczę, ten miał więcej energii. Codziennie wstajemy i brakuje tego kawałka. Ale codziennie mówię sobie, że nie będę dosypiał, bo przyjdzie zamieć. Dobra. Wynudzimy się jakoś w domku. Jest co kraftować. Na pewno grzyby są. Muszę te skręcenia powyłączać, bo to mną... To aż mną całym rzuca, jak mi ten ekran się zapala na czerwono. Wszystkie kontuzje mi się przypominają w ułamku sekundy i nie jest to przyjemne. Nie ma książek autentycznie? Ej, może porozwalamy jakieś rzeczy. Co by nie? Się wszystko zużyje przecież. Walnie go za zmęczenie, ale odrobimy. Odrobimy całą kondycję i nawet zielonej herbaty nie musimy tykać do tego. Czy ja zdążę coś uszyć? Jak to nie ma? Już żeśmy... A, wszystko poszło na te improwizowane rzeczy. No dawaj, Mackenzie, nie cisnę cię, ale czasu jest mało. Zdążyliśmy, 6 do 1. Sweterek w jakości jakiej? 90, nieźle. He, więcej chcemy? Dobra, jak tam mamy z... Właśnie z podpałkami. 7, to nie będę robił, nie trzeba. Węgiel ok, brakuje do pary. Lecimy. Dwie sztuki. Coś się... O, tak się zaświeciła, co ja podskoczyłem. Co my tu mamy? Wystawiłem dziś sporo sieci. Na szczęście połowy udało się całkiem przyzwoicie. Dawno już tyle nie wpisałem do mojej księgi. Niekoniecznie oznacza to powrót do równowagi, ale zgadza się z moją teorią na temat floty kontynentalnej i jej ruchów. Flota kontynentalna? Nie wiem, gościu, o czym gadasz, ale... Whatever. A teraz latarka by się przydała. Tu są gdzieś drzwi? Sobie wyjrzał na zewnątrz, jakie są warunki. Co? Opuść chatę, tak? Bo tu świecący niedźwiedź. A, jest ładnie. Kurczę, trochę niedoświetlona jest chatka. A właśnie, a propos tego. Wideografii. Doświetlimy ją w takim wypadku. Chcę mieć ładny... screenek. Proszę bardzo. Piękne zasady trzecich. Wygrałem. Fotografa roku, mogę iść spać. Dobra. Dawać to łóżko. Jak tu stoimy z czasem? Coś jeszcze by powytwarzał. Kurczę, trzy sztuki. Jak ze zdrowiem? Odrobimy się. Dlatego, jeżeli się tam zastanawiacie po drugiej stronie, co on robi, marnuje zdrowie, spokojnie, odeśpimy. A inwestuję to wszystko teraz, żeby potem nam to życie uratowało. Dobra, przejdźmy tutaj szybko. Tu jest bardzo dobrze. Podstawy mamy. Co
cokolwiek nas tam jeszcze może potencjalnie boleć, to się we śnie wyleczy. Tu są aż trzy bandaże. Co to ma być? Czemu nikt nie pisze, że śmieci noszę ze sobą? Obijacie się. O, jeszcze jedna taka była. Lepsza. Ponoć. Ale tu już drugiej takiej nie założę. No to złomujemy. Dobra, tu jest ogarnięte. 28 kilo, dużo. Trzeba by pozapalać troszkę zapałek tych. No tu jest kilogram w czterech zapałkach. To się przepali. To się przepali. No dobra, to już co miałem zrobić, to zrobiłem. Jak tam dobra pora, żeby iść spać. Nakarmy, napojmy. I zagonimy go do spacia. I nie wiem, czy faktycznie ten poziom nie jest zbugowany, czy tu nie ma więcej pałek. Czy ja po prostu już jestem bardziej wyluzowany i takie szlajanie się wszędzie i znajdowanie pałek, tracenie zdrowia, żeby je potem odzyskać, wszystko wykalkulowane już jest w miarę, nie wiem. Czy to mój styl się zmienił, czy faktycznie jest po prostu tutaj tych pałek więcej niż na lobku czystym. Dziwne. Kurczę, będzie mi tak cykać, to nie zasnę. I widzimy się za dychę. O, spokój. No dobra. Muszę też zacząć patrzeć w dziennik regularnie, żebyście mieli takie doznania lepsze. Dzień siódmy, to dzisiaj powinno nas coś szlak trafić, że tak powiem. Kolejna choroba przyjdzie. Ale tymczasem zobaczmy, jakie warunki. Myślę, że spyknie. Dobry odcinek, nie ma sensu go ciągnąć dalej. Polecimy sobie dalej w następnym odcineczku. Tymczasem ja się tutaj odmeldowuję. Dzięki wielkie, że wbiliście. Podobało się, nie podobało się, wiecie co czynić. Do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się. Adios. Thank you.